Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Perskins, a ja witam was w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku sobie popryszczemy na kukurydzę. Zrobimy dwa pola nawozów, czyli to pole, na którym rośnie rzepak i na tym polu, no ale teraz Perski, ale jak ty chcesz robić nawóz, skoro to nie jest wykiełkowane? A z racji takiej, że ja, bo gdyby teraz ja sobie przewinął, to ja, bo to by mi kukurydza już dojrzała, a tak ona jeszcze nie jest i jak opryszczę sobie kukurydzę, to ja po prostu przewinę czas, aż to tutaj wykiełkuje. Także wiecie, o co chodzi. Dobra, ja sobie robię, już zasiadam do fenda. Dziś będziemy fendem pryskać, a rozsiewać masejem będziemy. Już mam sobie zestawy przygotowane nawet. Chyba teraz będę chciał też chwasty, będę chciał łączyć, żeby na chwasty pryskać. Bo to będzie też fajniej wyglądać, moim zdaniem. Będą jeszcze chwasty. Dobra, ja sobie już rozłożę nasz opryskiwacz. Bo widzicie, on już jest na przedostatnim etapie dorastania. I dlatego ona by pewnie mi dojrzała już. Sobie go trochę wyżej wezmę. Teraz sobie cofnę. Teraz będę musiał też tak trochę na oko jechać, gdzie było pryskane, a gdzie nie. No, kukurydza już tu sobie fajnie właśnie rośnie. Ale fen tutaj jest mega przykryty tą kukurydzą. Tak, ona jest wysoka. No, pierwszy raz mam zasiane w ogóle kukurydzę. Pole numer 30 sobie opryszczę poza odcinkiem, bo już nie zdążę. A już w następnym odcinku chcę lecieć ze żniwami. A i w ogóle sobie kupię też nowe pole, będzie kupione. Co tutaj się stało? Aha, kukurydza jeszcze nie dorosła, tak jak wszystkie inne. Dobra, ale ona sobie tu, myślę, że sobie dorośnie. Na spokojnie, myślę, że ona dorośnie sobie. No właśnie, już w następnym odcinku będę chciał kosić. No i właśnie to nowe pole dziś będzie kupione. Mam trochę za mało pieniędzy, bo tam 2000 mi brakuje, żeby kupić to nowe pole. A to sobie weźmiemy kredyt najwyżej na 2000. O, tutaj coś nie do końca jest zasiane. To mniejsze o to. Tak, czy my się zmieścimy, tak myślałem. Dobra, to sobie zrobimy jeszcze poprzeczniak. Tej mniejszej kukurydzy tu jest widać idealnie, gdzie jest opryskana, a gdzie nie. Ale już w tej dużej to nie za bardzo. Już teraz będę zjeżdżał, tylko sobie tak pojadę na prosto. A tu u sąsiada coś już rośnie. Dobra, pojedziemy sobie tutaj zaraz. Pole sobie oczywiście powiększę, ale to też już sobie poza odcinkiem powiększę i zasieję to pole i oczywiście opryszczę. Mówicie, że ja lubię powiększać pola wszystkie co kupuję, to ja sobie właśnie powiększam. O, 4 minuty odcinka. Myślę, że nawet będzie fajnie z tym opryskiwaczem wygląda, nie wygląda źle. Tak jest moje zdanie. Opryskane to będzie dosyć szybko. No, trochę muszę odbić to na lewo. O tak,
pojedziemy sobie. Myślę, że nawozumina płynne jako nawozumina spokojnie wystarczy na to pole. W sumie tu się jeszcze 60%. A my tam wyjedziemy mu. Może też chwilę poczekać. Teraz tak jak myślałem, że zahaczę. Teraz gdzie tu jest zakończone? O tutaj. Czyli tutaj gdzieś musimy sobie jechać. I jedziemy. Wiem, trochę tutaj za mocno na lewo jadę. A już, nie, już tak pojadę sobie. Dobra, wiecie co? Ja sobie kupię to pole. Muszę oczywiście wziąć kredyt na 2000. A tego kredytu mam sporo. Będzie trzeba tu się wziąć za misję poza odcinkiem, bo widzicie prawie 500 tysięcy kredytu. No, to jest mega dużo. Dobra, to teraz sobie go kupimy. Oczywiście jest to pole numer 26, bo najtańsze i myślę, że nawet fajnie to pole i pójdzie powiększyć, także kupujemy. No jest tu już fajnie zielono. No i zostało niestety tylko 2000 nam. No ale będziemy musieli już nazad zbierać pieniądze. I myślę, że się da te pieniądze nadrobić. Bo już też na dniach się coraz bliżej zbliża przebudowa gospodarki. Także to kolejne wydatki i zbieranie pieniędzy. Mam nadzieję, że mi tu paliwa wszędzie starczy. Bo tu tego paliwa za dużo nie ma. Ale myślę, że wystarczy paliwa. Jestem ciekawy, co się stanie, jak ciągnik straci paliwo i będzie totalnie pusty, bo jeszcze w sumie takiego przypadku nie miałem. Bo zawsze tankowałem szybciej. Na dniach też wyczekujcie na nową grę. W sumie nie wiem, wy już ją pewnie widzieliście. Tylko, że ja nagrywam to szybciej. Teraz gdzie tutaj jechać? Teraz nie wiem, wiecie. A myślę, że tutaj gdzieś muszę zacząć. Już. A myślę, że tu gdzieś już muszę zacząć. Także jedziemy. Nie, naprawdę nie, teraz nie wiem. Muszę sprawdzić na mapę. Rodzaj roślin, wzrost. Czekajcie, nie. Skład. No, chyba dobrze jadę. Tak mi się wydaje, że dobrze. Na pewno raczej dobrze jadę. Ja nawet mogę. Tutaj muszę odbić. Do lewo, bo jadę po gdzie już było opryskane. Dobra, już prawie wszystko. Wszystko mamy opryskane. Mamy jeszcze 39% nawozu. No jeszcze możemy sobie odbić. Bo teraz będzie dobrze, wiem. Teraz tutaj coś źle zrobiłem, bo jest krzywo, no ale musiałem tak zrobić niestety. Kukurydza mi się tu fajnie kładzie, jak po niej jadę i się podnosi. Sorry, że muszę tak z góry jechać, no ale wtedy widzę, gdzie mam jechać, a gdzie nie. Znaczy, gdzie mam jechać, gdzie jest opryskana, gdzie nie, o tak. Bo tak jak normalnie, to ja nie widzę. Dlatego też muszę tak jechać z góry.
Nic na to nie poradzę. Teraz chyba już ostatni przejazd będzie. Dobra. Jeszcze chwycił, bo ja i tak specjalnie nie wyjeżdżałem za mocno. Najwyżej jak jakiś mały mijak będzie, no to już trudno, nie? Ale chyba weźmiemy to na jeden raz już. Mam 10 minut odcinka. Na pole pójdziemy się na koniec odcinka przejść, także żeby wam pokazać, jak ono wygląda. Naprawdę to pole to będzie prawdopodobnie pierwsze, które będzie w następnym odcinku koszone. Tak mam w planach. Że będzie prawdopodobnie pierwsze koszone. No teraz już normalnie odcinki się będą pojawiać od 10, bo dziś mamy 6, czyli za 4 dni już normalnie odcinki będą. Jak już mam ich z 10 na zapas nagrane. Także sporo, bo to aktualnie co ja teraz nagrywam to jest 35 odcinek. No gdzieś tak około 10 odcinków na zapas mam już nagrane. No teraz gdyby to było proste, no to bym to wziął na jeden raz. No ale już teraz nie będę tego poprawiał. Pewnie. Chociaż weźmiemy to, poprawimy już to. Ten mały taki mijak. No a teraz możemy w sumie ze środka też jechać. Tak mniej więcej. On już ostatnio. Dobra, i możemy jechać na farmę. Ja sobie składam opryskiwacz. Teraz już mogę sobie wziąć na 120, żeby one wykiełkowały mi. No i wyjedziesz mi, wiedziałem. Ja go zaraz tu wyprzedzam. O, wjechałem aż na trawę. No i teraz właśnie będę musiał właśnie się przespać też, jak one nie wykiełkują, bo w nocy też nie będę chciał nawozić. Chyba, że one szybciej wykiełkują. I w ogóle na tym nowym polu to jest chyba burak cukrowy rośnie. Chyba, że będzie on zebrany. Idziemy się przejść, a prawdopodobnie burak tam jest. Jest zebrany? Nie jest. Nie są zebrane i ja je będę musiał też talerzować. A w ogóle jak tam jest z tym wapno, czy coś jest dane? Nie, czyli będzie to trzeba jeszcze wywapnować to pole. O, już sobie tutaj, że wykiełkowało. I tutaj też wykiełkowało. To już nie przewijamy. Jeśli przejdziemy jeszcze na pole numer 30, gdzie wykiełkowało. A i tak to już nie będziemy. Tak też wykiełkował łasoja. I na tym nowym polu też prawdopodobnie będzie pszenica. No ale to ja teraz zasiadam do Maseja. Jedziemy z nawozami. Będziemy pierw sobie na rzepak nasz. Bo tu jak wiecie, tu jest rzepak. Ja go sobie właśnie chciałem pod odcinkiem. Tak, rzepak. Dobrze mówię. Teraz możemy już włączyć. Mam wrażenie, że jak ja rozsiewam, to on się tego szerzej bierze niż wapno rozsiewam. A nie wiem, czy tak naprawdę jest. Dobra, poprzecznik zrobiony. Teraz sobie pojedziemy już normalnie. Tak, żeby, tak wiecie, góra, dół, góra, dół. Dobra, jedziemy gdzieś tutaj. I włączamy i jedziemy. Mamy 34%, może starczy, może nie na te dwa pola. No i jeszcze oczywiście będę musiał tamto pole rozsiać. I wapno nawieść. Ale dosyć prosto mi to na razie idzie. Myślę, że to powinno być raz, dwa rozsiane, bo w sumie tak mam dopiero
Dopiero 15 minut odcinka. No, o poprzednich, na poprzednim sezonie rozsiałem nawóz, opryskałem wszystkie pola. A w tym odcinku już nie będę wszystkich pryskał i nawoził. Tylko właśnie te trzy pola. Na odcinku sobie weźmiemy. Dobra, to by jeszcze trochę odbija, żeby to szybciej szło. Tak dosyć szybko idzie mi. Tam, jak wiecie, oczywiście pszenica sobie rośnie. Dobra, sobie cięcie zrobię. Dobra, jesteśmy z powrotem. I sobie rozsiewam dalej. Masaj sobie nawet dobrze radzi, bo 20 na godzinę on jedzie. Już dużo przejazdów nie ma, gdzie patrząc do zrobienia. Dobra. I mam jeszcze 30% w rozsiewaczu. Także myślę, że starczy. A nie chciałbym na za duży, bo i tak będę musiał to wyładować do wapna. No, wapna mi jeszcze tam trochę zostało, co przywiozłem sobie. Jak wapnowałem te pola wszystkie. Także mam wapna dosyć. Tam sobie małego mijaka zrobię, ale zaraz go poprawimy. Dobra, musimy cofnąć tutaj i to rozsiać. Myślę, że już. A nie, dobra, bo tam dalej jeszcze idzie. Chwyci czy nie? Nie chwyciło. Czekajcie, muszę się tu wyprostować trochę. No i właśnie takie mijaki dużo zajmują czasu. O, teraz chwyciło. No niestety, ale było trochę krzywo i zrobiłem małego mijaka. Chyba już to na jeden raz wezmę. Tak mi się wydaje. No powinienem dać radę. Dobra, tam mały mijak to już go zostawimy. Tylko nie będziemy poprawiać. Ważne, że my tu już weźmiemy sobie na jeden przejazd. Myślę, że wystarczy tego nawozu na tamto pole, bo tam, co tam dużo jest do nawiezienia. Tam nic dużo nie ma. Dobra, chwyci? Chwyciło. Dobra, możemy sobie teraz wyłączyć i wjechać na pole, chyba 20 to jest, bo teraz było 19. Tak, na pole numer 20 zawsze te pola tak trochę mylę. O, tu będzie trzeba posprzątać ukór. Chwyci na całe, o, chwyciło. No naprawdę szeroko bierze jak na nawóz. I to jest chyba naprawdę szerzej bierze, jak rozrzucam nawóz, rozsiewam niż wapno, to wapno chyba wężej bierze. Takie mam wrażenie. I to jest chyba prawda nawet. Pszenicy będziemy mieli dwa pola i chyba na tych dwóch polach będzie na słomę cięte. Przynajmniej na tym nowym na pewno będzie na słomę. To jest pewne. Dobra, teraz sobie tutaj wyjdziemy. Chwyci, tak? Ja chwyciło. No tutaj jeszcze tak dwa przejazdy i mamy skończone prace na tym polu. Dobra. 27% jeszcze mamy i gdzieś około 19 minut odcinka. Także dosyć się szybko z tym wyrobiłem, moim zdaniem. Bo mogło zawsze to dłużej bawić.
jakby nie patrzeć. Myślę, że pole naprawdę fajne. Jest to, co kupiłem właśnie. I na pewno go nie będę sprzedawał. Bo tak w sumie nawet w planach nie mam, żeby żadnego pola sprzedawać. Nie chcę. I ogólnie chcę też tak 150 odcinków dobić na tej serii. Jak ja to dobiję, no to naprawdę będę szczęśliwy. Ale myślę, że dobiję może do końca, nie tam jakieś parę odcinków zabraknie, ale tak myślę, że dam radę, bo nie wiem dokładnie kiedy następny farming zostanie wydany. Albo w lipcu, albo w listopadzie następnego roku, albo w kwietniu. No jeszcze nie mamy żadnych takich szczegółowych informacji, a na pewno Giants już nad tą grą pracują. Tak, no na pewno, bo w sumie taką grę stworzyć to nie jest tak łatwo. Okej, mamy skończony. Także ja to by było chyba na tyle. Wiem, miałem pokazać pole, ale w sumie już tam byłem, więc nie będę drugi raz. Także co do następnego, trzymajcie się, cześć.